Dzisiaj pogrzeb wielkiego człowieka. Człowieka, który w sposób bezprecedensowy rzucił wyzwanie Władimirowi Putinowi. Aleksiej Nawalny został dzisiaj pochowany na cmentarzu w Moskwie przy obecności tłumów, które miały świadomość tego, że za obecność na jego pogrzebie mogą pójść na wiele lat do więzienia. Krzyczeli na tym pogrzebie: nie boimy się, bo ty żeś się nie bał. Myślę, że tragiczna historia Rosji pod panowaniem absolutnego dyktatora Putina będzie nie tylko pewnego rodzaju przykładem, jak kraje rządzone w sposób autorytarny zamieniają się szybko w dyktaturę, ale będzie przestrogą dla nas, jak blisko myśmy byli tego typu relacji. Ja mam takie wrażenie, że niektórzy również politycy, nie zdają sobie sprawy z tego, jak myśmy byli blisko tych cieni, tych przykładów rosyjskich. Jak blisko byliśmy, żeby Polska zamieniła się w taką Białoruś. Jak blisko byliśmy tego, żeby za demonstrację czy za udział w pogrzebie wsadzali kogoś do więzienia. Mam wrażenie, że niektórzy myślą, że PiS został pokonany w wyborach, normalna partia odeszła, to się w demokracji zdarza i przyszła inna, czy inne. To jest błąd. Myśmy pokonali rodzącą się dyktaturę. Pokonaliśmy rodzącą się satrapię, która zaciskała się już ze wszystkich stron w ostatniej chwili poprzez bezprecedensową obecność i bezprecedensowy zryw narodowy, który objął 3/4 narodu uczestniczącego w wyborach i zdecydowaną większość tych, którzy uczestniczyli w tych wyborach, stanowili zwolennicy opozycji. Myśmy się przeciwstawili temu złu. Ale nie wolno zapomnieć, czym był PiS. Oni chcieli zrobić nam taką jedną Rosję Putina. Byli z nim dogadani w różnych sprawach, z jego różnego rodzaju sojusznikami w Europie, Orbanem, Salvinim, Le Pen. Oni planowali dokładnie to samo. I gdybyśmy przegrali wybory 15 października, to mielibyśmy już rozwalone do końca sądy. Jakby były rozwalone sądy, to wszyscy opozycyjni ludzie wobec PiS-u by już siedzieli w więzieniach. Przekupne, aż się słowo ciśnie na ustach, dranie, którzy pracują i pracowali w mediach i za pieniądze głosili rzekomo jako niezależni dziennikarze tezy propisowskie, to wszystko już było przygotowywane. To już się działo. Rosja już tu była. Popatrzcie sobie na pogrzeb Nawalnego. Popatrzcie sobie na zastraszone tłumy w Moskwie. Popatrzcie sobie na tych ludzi. Oni przegrali swoją wolność. Dlaczego mówię z takim napięciem emocjonalnym? Historia Nawalnego, myślę, każdego może wstrząsnąć. Ale mówię to również w kontekście tego, że w Polsce mam wrażenie, że niektórzy próbują przysypać popiół nad tą próbą zamachu stanu, którą zrobił Kaczyński. Przecież to był jawny zamach stanu pod wieloma względami. I tego nie wolno zapominać. Koalicja 15 października krok po kroku odbudowywuje polską demokrację. Ale to jest bardzo ciężkie zadanie.
dlatego że została ona rozwalona w wielu miejscach, nadto ciągle ludzie się boją. Boją się tego powrotu, ciągle jest strach. I dlatego tak ważne jest rozliczenie, bo ono pokazuje, że strach mija i że już nie trzeba się Kaczyńskiego bać. Dlatego z taką determinacją staramy się wszystko, co możliwe, aby doprowadzić do tego rozliczenia. Myślę, że już w niedługim czasie będziemy mieli nowe rozdziały. Zresztą każdego dnia otwierają się nowe rozdziały tych skandalicznych historii. Ludzie pytają, dlaczego nie ma jeszcze postępowań karnych wobec osób zarzutu. Proszę Państwa, prokuratura została przyjęta z rąk tych, którzy chronili bandytów, z rąk tych, którzy chronili mafię dni, tygodnie temu. To jest wszystko, dopiero się dzieje. Nadto trzeba zbudować zespoły śledcze. Trzeba przygotować sprawy. To są nieraz długie historie. Myślę, że pan minister Adam Bodnar robi to wyjątkowo sprawnie. Dlatego musimy pamiętać, że te wszystkie historie, które pokazują, w jaki sposób działał PiS, te wszystkie odsłaniane taśmy, te wszystkie informacje, które się dzieją, one wszystkie będą miały swoją logikę, swój koniec. Dlatego, że każda taka historia będzie musiała być procesowo w ramach śledztw przeprocedowana. I to trwa, ale to się dzieje. Myślę, że również te historie krzywd ludzkich, tych krzywd na poziomie najwyższym, tych ludzi, którzy zgłaszali przestępstwa pisowskie i byli prześladowani. Ja parę dni temu podałem informację, że już skończyliśmy przygotowywać pozew w imieniu tych, którzy stracili czasem cały swój majątek w obligacjach na przykład Getin Nobel Banku. Stracili z tego powodu, że państwo mściło się na głównym właścicielu Getin Nobel Banku za to, że śmiał zawiadomić o ofercie korupcyjnej, którą otrzymał od szefa Komisji Nadzoru Finansowego, czyli najważniejszej instytucji zajmującej się finansami. I śmiał zawiadomił prokuraturę, doprowadził do aresztowania tego człowieka, Marka H., pupila Adama Glapińskiego. Adam Glapiński jest najbliższym przyjacielem Jarosława Kaczyńskiego. I za to poniósł ofiarę. Zabrali mu banki, ale przy okazji zabrali również pieniądze tym wszystkim, którzy w te banki inwestowali. To straszna historia. Wiele ludzi potraciło swoje majątki bez żadnego odszkodowania. Ja przygotowałem taką z gronem współpracowników formułę pozwu, którą będziemy teraz przedstawiać tym wszystkim osobom, które miały pieniądze swoje ulokowane w Getin Nobel Banku. Ktoś jest zainteresowany, można do mnie, do kancelarii napisać w tej sprawie. Tak czy siak, takich historii jest bardzo wiele. Myśmy byli blisko Rosji. Nie tylko geograficznie jesteśmy blisko Rosji. Myśmy byli bardzo blisko Rosji, jeżeli chodzi o sposób funkcjonowania. Gdybyśmy przegrali wybory 15 października, PiS stworzyłby jednolitą partię, która byłaby nie do obalenia bez rewolucji, bez wojny, bez jakiegoś przelewu krwi. I w związku z tym te wszystkie narzekania, bajania, gadanie różnego rodzaju osób, które nie mają świadomości tego, przed czym myśmy uciekli i jak ciężkie jest zadanie odbudowania demokracji, niech przemyślą jeszcze raz. Niech przemyślą, czy chcą uczestniczyć w tej rewolcie, która jeszcze nadal trwa. Przecież PiS de facto się zbuntował wobec wyniku wyborów. To, co wyrabia prezydent,
Trybunał Konstytucyjny, jakiś z kosmosu zabezpieczenia. To jest wszystko bunt PiSu, bunt przeciwko przegranym wyborom. I trzeba to jasno powiedzieć, ten bunt trzeba złamać zdecydowanymi ruchami. I to zrobimy. To zrobimy z pewnością, bo nie ma innego rozwiązania. Ci, którzy nakradli, muszą ponieść odpowiedzialność. Ci, którzy złamali prawo, muszą ponieść odpowiedzialność. Ci, którzy przygotowywali zamach stanu, łamiąc polską konstytucję, jak zrobił to Andrzej Duda, muszą ponieść odpowiedzialność karną. Panie prezydencie Duda, pan przynajmniej trzykrotnie złamał wprost polską konstytucję. Po pierwsze, zatwierdził pan ustawy, które łamały Sąd Najwyższy i wprowadzały do Sądu Najwyższego osoby nieuprawnione, czyli uderzył pan w ten organ konstytucyjny. Po drugie, zatwierdził pan zamach na KRS, czyli wybór sędziów przez Sejm nieuprawniony, co zrobił PiS. I po trzecie, nie przyjął pan przysięgi od sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Doprowadził pan do tego, że prezesem jest osoba nieuprawniona. Zatwierdzał pan osoby, które miały zerowe kompetencje do tego najważniejszego organu polskiej konstytucji. Jeżeli pan sądzi, że nie poniesie żadnych konsekwencji z tego tytułu, to pan żyje w jakimś innym świecie. Zaraz po zakończeniu kadencji, zaraz po tym, jak utraci pan immunitet, będą musiały być wytoczone określone sprawy, w których będzie miał pan prawo do obrony. Ale zarzuty wobec pana są bardzo poważne i formułują je właściwie wszyscy prawnicy w kraju. Więc te wszystkie pana miny, te wszystkie dąsy, to wszystko, co pan wyrabia, zamiast zajmować się jeżdżeniem na nartach czy bróżdżeniem rządowi, powinien pan już omawiać strategię obrony z jakąś kancelarią adwokacką. Niech pan weźmie jakąś swoją zaprzyjaźnioną, pisowską. My wygraliśmy z Rosją w Polsce. Nie będzie u nas losu Nawalnego. Nie pozwolimy na to, aby ci, którzy próbowali z Polski zrobić Rosję, wrócili kiedykolwiek do władzy. Nie pozwolimy na to. Możecie państwo wierzyć, że ich rozliczymy, a pokazanie prawdy o nich ich całkowicie zdyskredytuje, bo ta prawda jest porażająca i coraz więcej na ten temat wiemy i coraz więcej będzie wiedziała opinia publiczna. I na koniec znowu wracam do Nawalnego. Wzruszający był dzisiaj tweet jego żony, która 26 lat małżeństwa wspominała. Wzruszający i zapowiadający jej walkę o wolność w Rosji. Kibicuję pani Nawalnej i muszę powiedzieć, że bardzo się dzisiaj wzruszyłem tym pogrzebem i tą historią. To był dzielny człowiek, Aleksiej Nawalny. Niech odpoczywa w pokoju.